TikTok kontra hip-hop. Zapraszam tutaj do nas Gabriela Tadeusza, cesarza Narcyza Bystrzyckiego! Siedemdziesiąt trzy czterdzieści. A jego przeciwnikiem będzie wielce oczekiwany debiutant Joseph Broton! Na wagę najpierw. On już dobitki, od razu. Co się będzie zastanawiał? Od razu wywala typa przez okno, wiadomo o co chodzi. 73,55. Tyle wskazała dzisiaj waga. Zobaczymy. Panowie, troszkę bliżej do tego face to face. No. Zróbmy to jak należy. Obaj bardzo skupieni. Ostatnim razem Joseph się wyrwał, zaatakował cesarza Narcyza. Dzisiaj tylko skupienie. Dzisiaj na spokojnie. Luźniutko. Dobrze, pozycja bokserska do widzów. I na szybko po jednym pytaniu. Joseph, najpierw do ciebie. Pokazałeś naprawdę bardzo dużą agresję dzisiaj tutaj podczas media treningu. Czy uważasz, że to właśnie takie rzucenie się na rywala jest kluczem do sukcesu? Nie, jakbyś mi powiedział od początku, że to będzie 3 minuty, to bym przyszkował dłuższa, tak? To od połowy to na freestyle lecieliśmy. Okej, w porządku. No i cesarz, pytanie do ciebie. Czy po tym, co zobaczyłeś, bo myślę, że oglądałeś ten media trening Bratana, bardziej się go boisz, czy może widzisz w tym jakieś dziury, które możesz jutro wykorzystać? Wydaje mi się, że moje podejście jest takie, jak było wcześniej. Nie ma znaczenia. Okej, na pewno ma wielkie znaczenie to, kto jutro wyjdzie z oktagonu zwycięski. Bratan kontra Narcyz, wielkie brawa, lecimy!